Witamy Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że w tym nagraniu już nie będziemy mieli problemów z internetem. Dziś wspólnie z Mirosławem Sieją poprowadzimy to spotkanie. Kontrowersyjny, ciekawy temat, recykling biologiczny, a odpowiedzi udzielał będzie dr Andrzej Kaczorowski. Witamy Pana. Witam Państwa, witam Panów. Ja dzisiaj troszeczkę posłużę się Twoją osobą. Masz przygotowanych trochę pytań i nie tylko swoich, ale także doktora Cenina, który też poprosił o zadanie tutaj na antenie pytań, więc oddaję Tobie głos. Dobry wieczór Państwu. Tak, tutaj mam od mojego przyjaciela doktora Cenina pytania. Natomiast też są pytania związane z poprzednimi komentarzami, gdzie nie dość dokładnie, sądzę, że Pan tutaj doktor bardziej przybliży problem tych węzłów karmicznych, gdyż jest między innymi tam w książce, która tutaj między innymi jest na stole, przykład profesora, który miał poczucie winy, ale do tego jeszcze zwrócimy, poczucie to winy sprowadza się do tego, że dziewczyna zakochała się, studentka zakochała się, popełniła samobójstwo i potem w kolejnym życiu dalej są konsekwencje tego. Ja tutaj, pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, to chciałbym zadać tak, na ile przekonują badani pacjenci, że przenoszą informacje z poprzedniego żywota, a nie są to jakieś konfabulacje albo oglądane filmy. Czy można to wyraźnie odróżnić, że to jest faktycznie przekaz z poprzedniego życia informacji i doświadczeń jako konsekwencji, a nie jakieś konfabulacje albo film oglądany? Bo tego typu zarzuty są. Umysłu na przykład. Umysłu, tak. Tak. I tu z tej pewności nie mamy. Dlatego, że należy, żeby dotrzeć do tej prawdy, to trzeba kilka seansów przeprowadzić. Bo pierwsze, to jest tak, jak Państwo gdzieś jesteście, widzicie obrazy, jakbyście opisywali jakieś widoki. Później, będąc drugi raz w tym miejscu, widzicie więcej szczegółów. Tak jak film oglądacie. Trzeci raz, jeszcze więcej szczegółów, które wcześniej nie odczuwaliście te szczegóły. To jest pierwsza sprawa. Czy to są faktycznie obrazy prawdziwe? Nie. To jest odczyt tylko z kroniki Akaszy, gdzie my jesteśmy, czyli nasza dusza ma swoje odbicie informacji, który ma zapis w dwóch miejscach, na duszy i w kronice Akaszy. Następna odpowiedź nie, bo może być podpięta informacja bytów. Byty różnie są rozumiane. Dla mnie byt jest to coś, co istnieje jako byt, forma energoinformacyjna, która może podpiąć się pod duszę czy pod drugiego człowieka, wejść w jego pole informacyjne i ona może mówić. Ja bym tu bardziej, jeżeli Państwo by chcieli zrozumieć to, na czym to polega, to odsyłam do moich filmów tak zwanych uwolnienia duchowe i egzorcyzmy, które robię z ludźmi. Opisują siebie, że widzą gdzieś tam siebie w innych miejscach cudownie. Później pytam, z kim rozmawiam. Okazuje się, że że odpowiedź jest zupełnie inne imię podaje ta osoba, która poddana seansowi jest. Często bywa, że kobieta, ja opowiadam to z moich doświadczeń, kobieta, przez którą mówi głos mężczyzny, mówi głos dziecka, mówi głos staruszka. Często, jak dochodzę do czegoś, to uważam, pytam, kim jesteś? On mówi mi, kim jest. Skąd się tu pojawi? On mówi, że on umarł, czy nie żyje, czy tam przeszedł z innego ciała, bo na przykład jest coś takiego, że człowiek, który umiera, ten byt, który w nim był, przechodzi na inne ciała, czyli on w ogóle nie wchodzi w proces narodzin i śmierci, czyli koło narodzin. On nie idzie do światła, do góry, do tego stanu przejściowego między wcieleniami bardo, tylko wnika na poziomie tu niskiego astralu w inne dusz, w inne ludzkie ciała, które są słabe. Są słabe, dzieci słabe, nie mają jeszcze obrony własnej świadomości, no i ludzie chorzy po alkoholu, po różnych narkotykach, takie byty wnikają. Czyli odpowiadając Panu tutaj, Panie Mirosławie, nie ma
na to prawdziwej odpowiedzi. I jeżeli by ktoś mi opisywał, że w poprzednim wcieleniu był ważną osobą, to na pewno w następnym sensie opisze siebie o próg niżej, czy o poziom jeszcze niżej, aż sprowadzimy jego do poziomu tego faktycznie, z którego on pochodzi. Bo często w tych seansach pojawiają się nasze fantazje, potrzeby, czy na przykład my to robiliśmy szczególnie na kursach, gdzie łączyliśmy osoby, że czy wy byliście razem, często popisują, że mają z sobą związek karmiczny. To jest pragnienie nasze, mieć z kim związek, bo chce się do tego. Nie ma tu 100% odpowiedzi. Tak. Panie doktorze, ja tutaj mam taką dosyć starą pozycję Andrzeja Donimirskiego, książeczka z 1989 roku. Tutaj są również badania robione pod hipnozą. I w tych badaniach są podane przypadki, gdzie jedna osoba ma kilka reinkarnacji. Ma kilka reinkarnacji i podawane są koleje losy, gdzie się urodziła, jak zginęła, gdzie umarła i tak dalej, i tak dalej. I również podaje tego, że te osobowości są we wewnętrznym konflikcie. Że raz jedna osobowość dominuje, a raz druga osobowość dominuje. Czy tego typu przypadki, jakie tutaj są podane, tutaj są opisane dokładnie, zbadane, opisane, czy tego typu przypadki nie są również związane z tym, że przejawiają się, i to bardzo mocno, w postaci opętań? Tak, słuszne słowo. Tego nie dopowiedziałem. Są to opętania, bo mogą być też subosobowości nasze, które wykształciliśmy w danym okresie. Na przykład subosobowość powstaje wtedy, kiedy sprawujemy jakąś władzę. Chcąc być dobrym policjantem, musimy być bezwzględni i tak dalej. To jest taka subosobowość, którą wykształcimy. Ale ten jednocześnie policjant może być dobrym ojcem, dobrym mężem. Tak jak wiele tu mamy oprawców niemieckich, którzy bardzo byli kochającymi, rodzinę kochali, a przyglądali się egzekucjom, gdzie do tego. Także są to subosobowości, które my wykształciliśmy na nasze potrzeby. I te subosobowości kłócą się z sobą, czy mamy kilka osobowości, które my stworzyliśmy. Ale mogą być osobowości, formy energoinformacyjne, czyli mówimy, można tu nazwać dusze potocznie. Ja nazywam betami to, które wnikają w człowieka, w słabych ludzi. Często bywa, że te osoby przyciągają same własne życzenie. Na przykład dziewczyna, która jest opuszczona, zdradzona, nie ma jakiegoś wzięcia u mężczyzn, przywołuje w swojej wyobraźni mężczyznę takiego supermana, z którym by chciała przeżyć większe doznania. I często w snach pojawia się nam nasze zapotrzebowanie taki byt, który chętnie to zrobi. Nawet seksualne sprawy wchodzą tu w grę, gdzie przeżywa wyłącznie z orgazmem i doświadcza tych rzeczy i czuje się wtedy fajno, bo ten byt przychodzi na potrzeby nasze. On działa na zasadzie analogii podobieństwa. Podobne przyciąga podobne. Czyli ona schodzi na ten poziom tego właśnie astralnego seksu i pojawia się taka właśnie, bo fizycznie nie ma. Mężczyźni również tak mogą funkcjonować, to nie tylko kobiety, ale u kobiet często spotykam, kiedy przychodzi do mnie i zwierza się, że przeżywa seks z kimś w tym i fizycznie doznaje tego seksu, jakby fizycznie doznawała, ale to jest, dzieje się na poziomie astralnym, niskiego astralu, co prawda, bo te byty są bezwzględne. To są często ludzie bezmoralnych jakichś, tych, którzy zmarli, czy zginęli, czy zatracili swoje. I im dobrze tu przy ziemi, bo wnikają też w duszę alkoholików, narkomanów i tak dalej. Oczywiście na zasadzie podobieństwa. O czym myślimy, to mamy. No jakoś tak dziwnie ten świat funkcjonuje nasz, że tak jest. I tutaj to, co pan powiedział, tak, to są już, mogą być opętania i trzeba tu egzorcyzmy zrobić. Panie doktorze, ja jeszcze, są pewne szczegóły, ale żeby ogólnie tutaj w jakiś sposób to opisać, bo paruzja
oczekiwanie Jezusa, może do tego tematu wrócimy, bo ona się tutaj dosyć ściśle wiąże z tym, co powiedział Jezus. Ale wróćmy jeszcze do czegoś dużo starszego. Empedokles pisał, jeżeli tutaj rozumiemy znaczenie grzechu. Grzech w pierwotnym znaczeniu oznacza minięcie się z celem lub niedojście do celu. Nie tak, jak tutaj się rozumie, że jak się tam nie przestrzega jakichś przykazań, nakazów itd., tylko pierwotne znaczenie grzechu oznacza minięcie się z celem albo niedojście do celu. I tak ja chciałbym, abym był rozumiany, używając słowo grzech. Tak. Nie kojarzenie z jakimiś tam aktami, czynami i z kradzieżą, bo powiem, że w takim kontekście, jak ja rozumiem, że kradzież nie jest żadnym grzechem. Bo jest tylko zmiana właściciela. Proszę posłuchać. Kradzież nie jest żadnym grzechem. Zostaje w naturze. Nie, proszę posłuchać. Kradzież nie jest żadnym grzechem. Jest to tylko zmiana, właśnie są to konwencje między ludźmi, bo to, o co człowiekowi chodzi, to człowiek nie jest w stanie ukraść. Czyli nie kradnij, bo i tak nie ukradniesz tego, co ci jest naprawdę potrzebne. Naprawdę człowiekowi potrzebna jest wolność, sprawiedliwość, miłość i tak dalej. Tego człowiek nie jest w stanie ukraść. I tak rozumiesz, że nie kradnij, bo i tak nie ukradniesz tego, co chcesz ukraść. Co jest naprawdę potrzebne. Wracając tutaj do Empedoklesa, pisał, że wędrówka dusz jest konieczną konsekwencją grzechu, niedostatecznie oczyszczonych karą za zbrodnie popełnione w poprzednim życiu. Istnieje przepowiednia konieczności starożytnych dekretów bogów, wieczny, zapieczętowany mocnymi pieczęciami. Jeżeli ktoś z demonów, który otrzymał bardzo długie życie, splami się ręce strą krwią w zbrodniczym występku albo pod wpływem nienawiści popełni krzywoprzysięstwo, ten będzie błądził 3 razy po 10 tysięcy lat z dala od przybytku szczęśliwych, odradzając się w ciągu tego czasu w różnych rodzajach form śmiertelnych, zmieniając jedynie nieszczęsną drogę życia na inną, bo moc powietrza wpędza go do morza, morze wpędza na suchą ziemię, ziemia odrzuca promienie błyszczącego słońca, a te w końcu odsyłają go do wirów powietrznych. Jedno przyjmuje się ich do drugiego, lecz ich nienawidzą. Teraz i ja do nich należę, wygnany od bogów włóczęga, który zawierzył szalonej nienawiści. Czy tutaj w tym dekrecie bogów nie jest wyraźnie mowa o tym, że popełnione przestępstwo jakieś tam, czyli popełnione przestępstwo mijające się jak gdyby z celem, czyli grzechem, mijające się w dobrej wierze, w dobrej, ale faktycznie z tego, co się uważa za dobre, nie oznacza, że to faktycznie jest obiektywnie dobre, ponosi się konsekwencje. I to się ciągnie, tak jak tutaj podaje, ten dekret bogów podaje, że to się ciągnie przez od wieków. Jeżeli mówimy o tym, chociażby w Nowym Testamencie jest mowa wyraźnie wskazana i wyraźnie jest powiedziane, bogami jesteście. Jeżeli jest mowa o bogach, to nie znaczy się o tym Bogu Wszechmogącym, tylko odnosi się do ludzi, nie? Czy ci bogowie, a dokładnie ludzie, dokładnie poszczególne jednostki, nie ma znaczenia, czy to jest bogaty, czy biedny, na jakim jest poziomie świadomości, ma jak gdyby dar boski i może i w tym momencie jest jak gdyby kreatorem, mając wolną wolę, można powiedzieć, że jest Bogiem własnego życia. Panie Mirko, czy można w ten sposób to rozumieć, że ponosi się konsekwencje poprzez te wszystkie narodziny, śmierć i tak dalej, schodząc i ponosząc konsekwencje tego, chociażby nienawiści. Proszę pana, myślę, że to jest tak też, żebyśmy się nie bali kary ani nagrody, bo to nie wymierza nam żaden Bóg. Mitologia bogów powstała na astrologii opracowana i to, co pan mówi o bogach, istnieją, którzy układają nam, rozdają karty i piszą Biblię. Dla mnie jest to, co ludzie piszą. My jesteśmy, ja nawet nie boję się powiedzieć, że proszę uznać to za herezję, co powiem. Ja jest Bogiem, czyli ja jestem częścią Boga i iskra Boża jest we mnie. Bóg dla mnie jest formą wszechświata, uniwersum. I ja składam się jako mała cząstka, komórka w tą część Boga.
my jesteśmy bogami, to ja śmiem powiedzieć. Jeżeli ktoś chce używać słowa jam, jest dzieckiem Chrystusa, to on może być w chrystusowym egregorze i pozostaje. Jam jest mistrzem. Ja bynajmniej nie boję się tego powiedzieć, bo jam jest Bogiem. Bo Bóg jest, każdy może być mistrzem w swojej duchowości, ale my jesteśmy częścią Boga i to, co mitologia pisze, różnego rodzaju egipska, czy grecka, czy inne będziemy wymieniać, wszystko jest plagiat. To jest powielane tutaj. Coś, co nie potrafimy określić, tą wyższą siłę, która kieruje naszym życiem, nazywamy Bogiem. No tak przyjęto. Tak potocznie nazywano, tak, ale... i tak pozostaje. Konsekwencją tego, co Pan powiedział tutaj, czy my za karę będziemy to robili, czy to będziemy robili, nie ma kary ani nagrody. My musimy po prostu doświadczyć tu życia i dopóki będziemy się inkarnować tu na ziemi, aż nie zrozumiemy, po co my tu przyszliśmy. I my, nasz program, tu dobrze dziękuję panu Rafałowi, że ten program w jakiś sposób uaktywnił, żeby ludzie dzisiaj wiedzieli, po co oni tu przyszli, jaki cel życia, jaka droga jest. Bardzo to jest interesujący temat i pana pytania są różne. Ja będę odbiegał od wszystkich Biblii, od bogów, bo dla mnie to jest... Czy zostawiamy religię? Nie, nie, ja tutaj nie mam na uwadze religii, ja tylko mam jak gdyby zwrot, że my jesteśmy nie Bogiem, tylko bogami, w sensie naszej kreatywności. Tak, jesteśmy bogami. Nie, nie, tak, właśnie. Jesteśmy bogami. Ja chcę przez to powiedzieć, że nie przytaczam, że o jakichś tam starożytnych bogów, tylko mówię jak gdyby znaczenie, że my mając wolną wolę, mając możliwość wyborów, możliwość kreowania naszej przyszłości, w tym kontekście my jako kreatorzy własnych związków przyczynowo-skutkowych, my jesteśmy bogami. I tak jest napisane, że ja rzekłem, już nieważne kto, bogami jesteście. Czyli do każdego mogę powiedzieć, że Pan w tym nie Bogiem jako stwórca wszechświata i tak dalej, tylko w sensie kreowania swojego życia, związków i tak dalej, w tym momencie, że ma się ten pierwiastek boski i jest się nie Bogiem z dużej, tylko Bogiem z malutkiej litery. To, co tutaj nie, doktor no, mówi. Tak, to, czy ta, tak, tak no, takim kontekstem. No bo Pan tutaj może to porównać. Ja jestem człowiekiem i dziecko, które będzie miało roczek dwa, też jest człowiekiem, bo jesteśmy więksi i mniejsi. Jeżeli my mamy tutaj odwieczny problem, Panu powiem, przy ciemnością a jasnością. Również mitologia to opisuje. Bóg Horus, Bóg Słońca, Dnia, Bóg Seb, Bóg Ciemności. Kiedy rano, wieczorem Seb zwalcza Horusa, idzie za światy, wtedy, a rano przychodzi Horus i zabija Sepa. I to jest właśnie tak budowane ta odwieczność. W dualizmie żyjemy, a więc musimy doświadczać dobra i zła. A więc interpretacja grzechu no jest tu w jakiś sposób, no ja bym powiedział, ja zawsze używam słowa żyj i daj innym żyć. To jest właśnie dla mnie domena, moje motto to jest żyj i daj innym żyć. Nie zabijaj, nie kalecz, nie rób tej krzywdy, bo tak jakbyś sobie to robił. Jesteśmy częścią tego wszechświata dobra, tego światła Horusa, powiedzmy dnia, bo my idziemy do dnia z ciemności. No odwieczny ten problem właśnie mówimy, ale przez kontrast widzimy swoje życie dobra i zła. Demony, powiedział Pan, demonami wszyscy my możemy być, jeżeli ja nie zrozumiem swoich czynów, które robię, to ja też się mogę stać demonem, bo będę przywołał ciemności do siebie i wrócę. I pójdzie każdy tam w świat demonów ciemności. No, czy zatraci się? Może w tym ciemności zrozumie sens życia, że nie warto siedzieć w tej ciemności, że warto szukać jasność i światło, Horus. Jest to światło, Bóg, do którego my idziemy. Bogami nazywaliśmy przyrodę, słońce, bogami nazywaliśmy, kiedy rano Bóg się rodzi, dzień przychodzi.
Tak, panie doktorze, tylko mówiąc o bogami jesteście, mam na myśli, że ta iskra Boża jest w każdym człowieku. Taka jest tutaj, jak gdyby... Nawet ten go w ciemności. Tak, właśnie, ta iskra Boża w każdym człowieku jest w takim kontekście, że bogami jesteście. Jest to boska iskra w każdym człowieku. Nie ma znaczenia religia, czy wierzy, czy nie wierzy, każdy człowiek. Czyli ta boska iskra właśnie jest tego. Natomiast to, o czym pan tutaj mówi, bo trochę tutaj się jak gdyby rozmyło jak gdyby znaczenie tego, bo jest mowa o tym, że to są starożytny dekret bogów, natomiast tutaj się odnosi do tego, że oni ponoszą jak gdyby konsekwencje i mają jak gdyby nakaz nie splamienia się krzywoprzysięstwem, nie splamienia się krwią, nie splamienia się dokładnie czegokolwiek, co związane jest ze złem. Czyli taki jest tutaj przekaz. Nie przekaz, że demony to mają właśnie kraść, zabijać, oszukiwać. Nie, właśnie wręcz odwrotnie. Taki tutaj jest przekaz. Pominę tutaj ten temat, bo to jest troszeczkę szerszy. Mam tutaj pytanie od mojego przyjaciela. I tutaj pytanie jest takie, ono się doktora Cenina. Ono się tutaj składa trochę z dwóch części, ale jest jedno pytanie. To są dwie części, może jeżeli tego to wrócę w takim kontekście, że najpierw może pan odpowie na jedną część, a potem na drugą i może w całości. To jest tak. Czy na zasadzie brzytwy Okama zjawisko reinkarnacji można wyjaśnić bez metafizyki, odwołując się do utrwalania wszystkich informacji powstałych w świecie przez jednostkowe doświadczenia życiowe lub przeżycia przed kolejnym narodzeniem i obdarzania nimi uwolnionych śmiercią organizmu ludzkiego dusz oraz wcielenia ich w kolejne nowe życie? I drugie drugie, czy nie mamy tu do czynienia z działaniem mechanizmów genetycznych i epigenetycznych z jednej strony oraz dziedziczeniem kulturowym z drugiej? Mogę odpowiedzieć, że mamy połączenia na każdym poziomie. Reinkarnacja nie jest jednowarstwowa. Ja uważam, że reinkarnacja ma związek z naszymi genami, genetyką również. I jest zapisana genetyka dalej, czy geny ktoś widział, bo to jest też niezbadalne. To jest tylko tutaj jakby zbadalne na tym, jak geny oddziałują na nasze ciało i tak dalej. Także gen też jest niewidzialny, ale jest przyjęty jako coś, co funkcjonuje w naszym jako cząstka, atom. I ja uważam, że nasze nawet inkarnacja ciał, które tu odbywa się, ona ma związek swój również duchowy tutaj na Ziemi. A więc każda cząstka naszego wszechświata jest nie tylko atomem, ale kwantem tej energii boskiej, czystej. I więc myślę, że to wszystko schodzi się w jedno źródło. Jedno źródło, które tu właśnie. Im bliżej jesteśmy Boga, widzimy jasność tą, im dalej jesteśmy, pozostajemy w tej ciemności. To samo jest działanie, tylko interpretacja jest różna tego samego zjawiska reinkarnacji. Ja uważam, że geny i reinkarnacja ma na wyższych poziomach świadomości ma związek z sobą. Tak. Panie doktorze, jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ tutaj również w tej książce Donimirskiego sceptycy również jego odrzucają jako coś, co istnieje faktycznie, że tutaj jest przyjęcie jakiejś konwencji, koncepcji. A ja mogę zobaczyć tę książkę? Koncepcji. I jemu również zarzucają, że coś takiego nie występuje jak reinkarnacja. Czyli sceptycy mówią, nie ma takiego, również nie przyjmują. I problem, znaczy zarzut, jaki stawiali Dominiarskiemu, on tam powiedział, że hipnozie poddawani są tylko osoby, które mają zaburzenia emocjonalne. No nie, to obraza jest. Nie, jak gdyby tego, czyli tylko ci, którzy mają zaburzenia emocjonalne. No ale to były dawne też czasy. Wiesz, to lata 89, no. Mówię o badaniach. Czyli o hipnozie też niewiele wtedy. Nie, były, przepraszam, bo nie, były również badania. Te wszystkie Raymond informacje z przeszłości, hipnoza na przestrzeni nawet tysiąclecia nie zmieniła swoje zjawisko. I uważam, że
No dobrze, słucham. Raymond Moda był tutaj tego, Moda był jeszcze troszeczkę prędzej i jego książki to były takie pionierskie książki na temat życia po życiu. Moody'ego opisy były czyste, życie po w śmierci klinicznej. Nie było tu przejście w świat bardzo duchowy i tu o duchowości niewiele mówiono w tym, tylko o zjawiskach, które przeżywali ludzie w śmierci klinicznej. Uważam, że jeżeli tu by miała medycyna wiele do powiedzenia, to znaczy, że w pierwszym etapie śmierci powstaje coś takiego jak iluzja i zadowolenie, ekstaza. To nie do końca ten świat, które my widzimy w śmierci klinicznej, on jest prawdziwy po drugiej stronie. Tak to było ujęte. On nie jest prawdziwy. On jest taki sam, jak jest tutaj. I wcale po śmierci nie mamy piękne kwiatki i raj, bo ten raj nie, może istnieje gdzieś tam. Jak pojedziemy sobie na wczasy, po pracy ciężkiej, to doznamy tego raju. I po śmierci wchodzimy w ten taki stan odpoczynku, stan przejścia bardzo, gdzie musimy odpocząć, żeby zresetować. I to ten może przejście to jest, ale dalej edukacja nasza jest tam u góry. My ciągle jesteśmy energią, która pędzi do przodu i dusza nasza to są atomy energii. Panie doktorze, czy można ten zarzut sceptyków odrzucić? Bo mówię, zarzucano również i modzie, i również tym badaczom psychoanalizy, hipnotyzerom, którzy podawali tego typu fakty. Czy można odrzucić ten argument, który jest argumentem sceptyków, że nie ma czegoś takiego jak procesu reinkarnacji, bo oni mówią właśnie na tej podstawie, które było moje pierwsze, że to są jakieś konfabulacje opowiadanie filmów, że tylko zgłaszają się pacjenci, którzy mają zaburzenia emocjonalne. I teraz czy można ten zarzut odrzucić, żeby stwierdzić, że albo inaczej odpowiedzieć, dlaczego akurat zwracają się do psychoanalityków, do hipnotyzerów, tego typu grupa ludzi, którzy mają właśnie problemy emocjonalne, nie? Albo próbują sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Błąd. Nieprawdą jest. Do mnie zgłaszają się ludzie o wysokim poziomie nawet stanu świadomości, biznesmeni, politycy, aktorzy, którzy chcą sobie poradzić, biznesmeni, o już powiedziałem o tej grupie, i tu nie mają żadnych zaburzeń. Pan powiedział o sceptykach. Sceptykiem jest się do pewnego czasu, dopóki nie uświadomi się, jak mówi Pana Biblia o niewiernym Tomaszu, który był sceptykiem. Jest się sceptykiem, ale nie jest to grupa ludzi, która jest ściśle sobie związana. Sceptycyzm zaprzecza sobie. Optymista mówi, że gorzej już nie może być. Optymista, że gorzej nie może być, a pesymista mówi, oj, może. Więc to jest sprawa, dopóki nie przekonamy się, że to nie... też jest rzecz umowna, bo co dla jednego rzecz jest złe, umowna jest dla drugiego jest dobre. Tak? Ja rozmawiałem z sceptykami czy ateistami, którzy na pewno, wie pan, ateista, pesymista jest trudny do rozgryzienia, bo jego stan świadomości jest na tym, co jest. Czy pan z ludźmi pracując od czegoś nie widzieli i pan będzie udowadniał, jak jest w Ameryce, on i tak będzie wiedział swoje, bo wie swoje. Bo on jest za ściankach żyje i ma tylko to, co pomaca, to, co dotknie i wierzy w tą materię, bo bez materii on wierzy nie można. Zmierzając powoli ku końcu programu, ja bym chciał zapytać, że zadasz jeszcze Mirku za chwilę, jak może wyglądać za 10, za 50 lat tematyka związana z badaniem reinkarnacji, jeżeli można byłoby to, czy tak naprawdę tylko w hipnozie można badać reinkarnację? I jak to będzie wyglądać za 50, za 100 lat? Ja bardzo ufam, że w hipnozie można badać reinkarnację, bo się rozmawia bezpośrednio z tą osobą. Nie wierzę w jasnowidzenie w tym zakresie, żebym ja, pan przychodzi do mnie, często mamy jasnowidzów, którzy mówią o naszej inkarnacji. Ja zawsze mówię, chroń Boże, przed takimi przepowiadaczami. Pan nawet nie wie o sobie wiele, także drugi człowiek nie. I myślę, że wchodzić w naszą duszę i rozmawiać, jak Tucherecki mówi, z kim rozmawiasz w tym czasie? Właśnie nie z człowiekiem, bo człowiek jest śmiertelną istotą. Człowiek jest świadomy, to co my teraz świadomie rozmawiamy, nasza dusza
wie, po co przychodzi. I trzeba z nią porozmawiać. Jeżeli mówimy o poprzednich wcieleniach, to musimy bardzo oczyścić człowieka nawet z tych bytów, które mówię opętaniami, gdzie należy egzorcyzm pierw zrobić. Szczególnie sceptykom trzeba egzorcyzmy robić, bo tam to nie on mówi. To coś mówi przez niego, to co dalej nie wierzy. Zostawiam tą interpretację, bo to jest moje zdanie, bo spotykam się z tym. Dopóki nie przekonamy kogoś jak tego Tomasza do tej wiary, to on nie uwierzy w to, on musi pomacać. Także jeżeli chodzi o... tutaj o zjawisko inkarnacji, czy będzie w przyszłości ono zbadalne. Ja myślę, że nasz świat idzie w erę komputeryzacji, czyli mechanicznych tutaj zachowań nieduchowych człowieka. Inkarnacja istnieje na poziomie duchowym. To co z naszą duchowością za 100 lat? No ja myślę, że nasza duchowość troszkę, co jest coraz więcej osób, które rozwijają się na poziomie duchowym. 12 rok to nam dał tutaj możliwość, że wchodzimy na wyższe wibracje stanów świadomości i mamy mieć kontakt z tą duchowością. Nie prorokuję, bo uważam, że te osoby, które zechcą pójść w tą drogę, ciemności, komputeryzacji, automatyzacji tych luksusów życiowych, pójdą swoją drogę. Ale osoby czemu pan to są... też nazywa jako ciemną drogę? To... Proszę. Czy to komputeryzacja, wygoda to jest ciemna strona? Ja uważam, że ciemna strona. Mhm. Ja uważam, że to jest strona, która prowadzi nas do zagłady, do czegoś, co jest nienaturalne. Panie doktorze, gdyby nie technika, nie byłoby komputerów, nie moglibyśmy dzisiaj komunikować się z ludźmi, którzy nas oglądają. To jest ciemna, zła strona? Nie. Używajmy te rzeczy w dobrym kierunku. Czy samochód jest ciemną stroną? Proszę zauważyć, do mnie dużo przychodzi dzieci, które zatracają świat rzeczywisty, duchowy, a wchodzą w tą ciemność, która jest tam. Proszę powiedzieć, że komputer jest dobry, ale dobry do czegoś, do nauki, osiągania czegoś, ale nie zatracania siebie. I jest wiele ludzi, ja bym powiedział szczególnie młodzież, która bez komputera czy telefonu do toalety nie pójdzie, nie obejdzie się. Ona cały czas musi tu być napięta. To kontakt z tym pudełkiem ma to, że my ciągle jesteśmy w stanie zburzenia nawet emocjonalnego. Brak nam rozluźnienia. I to nie, wszystko jest w normie. Także korzystajmy pana, z tego. Skoro wybieramy, jako my, dusza, duch, wybieramy swoje wcielenie, inkarnujemy się, to znaczy, że my chcemy się inkarnować w tych czasach skomputeryzowanych. Chcemy być z tym telefonem, jak pan powiedział, w toalecie nawet, bo to przecież my wybieramy, tak? Jeżeli przychodzimy tu na świat, na ziemię, po to, żeby coś zrobić, dokonać pewnych, żeby ewoluować się, no na pewno nie przychodzimy tu na świat, żeby nas obsługiwały komputery. Bo dzisiaj uczymy komputerów jako robotę, żeby nam podawały śniadanko do łóżka i tak dalej, bo my tu przyszliśmy odpoczywać na ziemię, bo wiemy, że dojdzie do tego, taka generacja komputerów będzie, gdzie będą same się rozmnażały. I do tego dojdzie. I to jest właśnie, mówię o tej zagładzie, żeby nie pójść w tym kierunku, bo to jest inteligencja, która można ją rozwijać w tym kierunku. To jest pewien portal, w którym istniemy. Portalem jest duchowość. Że skoro my, duchy, tworzymy ten świat i zmierzamy do komputeryzacji, do ogólnego rozwoju technologii, to po coś nam jest to potrzebne, bo gdybyśmy nie mieli takiego ukierunkowania, to żylibyśmy dalej bez medycyny, bez tego wszystkiego. No wie pan, niektórzy żyją w tym, rozwijają się duchowo. No proszę pana, księża na ambonie też trzymają, tak jak pan tutaj, komputer i czytają nawet swoje kazania z komputerów, mówią i ktoś ich dalej odbiera. No dobrze to, że służy to pracy. Ale nie chciałbym, żeby komputery nad nami władzę przyjęły. Bo to, co ja mówię, że młodzież jest uzależniona od tych komputerów i to już pierwszy jest krok i alarm jest, uwaga, że komputery zawładną człowiekiem. Bo taki człowiek, on staje się już robotem.
No na pewno może będzie przyjemnie, jak będziemy, partnerka będzie w Ameryce, my tutaj seks będziemy uprawiać też przez komputer, ale jeśli już nie da, bo można pewne rzeczy do... Ale może rozwiniemy inne strefy, których dotąd jeszcze nie poznaliśmy, dzięki komputerom właśnie. Może nie znamy tego świata i niekoniecznie on musi być złym, tak? Nie sprzeczam. Zostawiam to pytanie pana otwarte. Niech państwo też wypowiedzą się, bo myślę, że moje zdanie jest, przychodzimy tu, żeby rozwijać się, wulować. Nie rozwijać komputery, tylko samemu się rozwijać. Pan uważa, że w tej chwili, mając komputer, pan uruchamia szare komórki myślowe do rozwoju siebie? Nie. Nasz mózg staje się mączką. Ale zostawiamy rzeczywiście ten temat, panie doktorze. Dla wypowiedzi czy słuchaczy naszych, niech powiedzą. Ja mówię, że mamy dwie drogi w życiu. Mamy tą drogę i tą, ale każda droga prowadzi do Rzymu, jak mówią niektórzy, do świętego miejsca, żeby tam się spotkać. I każdą drogą możemy dojść. Na pewno tą drogą światła szybciej dochodzimy i proces ewolucji naszej duszy następuje szybciej. Panie doktorze, wracając do pana książki, Moc hipnozy. Tutaj jest takie sformułowanie i chciałbym tutaj uzasadnienie tego sformułowania. Jeżeli jesteśmy cząstką tego wszechświata, Boga, musimy doświadczyć wszystkiego, co złe i dobre. Jak człowiek może zrozumieć zło, kiedy go nie zaznał? I dlatego mam tutaj pytanie. Czy człowiek faktycznie zaznając zło, poznając zło, w kontekście tutaj chociażby tych dekretów bogów, poznając zło, czy on staje się lepszy, czy musi doświadczać zło, żeby doświadczył zło, w tym momencie dojdzie do dobra? Czy przez zło można dojść w ogóle do dobra? Czy on doświadcza tutaj zło? Bo to jest znowu interpretacja, co to jest zło. Bo zło często, bo można by było przenieść to na szkołę, kiedy pani da uczniowi złą czy negatywną ocenę, to on poczuje, że ta pani zła jest. Trzeba to zło doświadczać poprzez zrozumienie tego. Niekoniecznie komuś trzeba dokopać, żeby on poczuł to zło, żeby on poczuł cierpienie. I powiadam, że przez zło możemy zrozumieć tak, przez dzień możemy rozumieć noc. To jest kontrastowe nasze życie w dualizmie. A więc jest zło i dobro. Zło jest po to, żeby człowiek był świadomy, że ma wybrać dobro w tym życiu, a niekoniecznie doświadczać złego. Bo po to są nasze terapie, psychoterapia, psychoanalizy, żeby nie doświadczać tego złego. Rozmawiamy z człowiekiem, pokazujemy jemu, że tą drogą nie pójdziesz daleko. To jest zła droga. I stąd to pojęcie zła jest. Czy masz go doświadczać? Uświadomić sobie, że nie. Po co ja mam cierpieć czy boleć? Jak mogę to pominąć? Tak, ból? Bo to, co pan tutaj zadał, bo pan postawił tutaj pytanie, to nie jest takie stwierdzenie, tylko tutaj jest takie pytanie. I z tego pytania między wynika, jak człowiek może zrozumieć zło, kiedy go nie zaznał? I to jest pytanie. Czy faktycznie trzeba poznać zło, doświadczyć widząc zło? Widząc lub czując, tak? Tak. Widząc, czując, rozumiejąc, czyli po prostu chociażby zło w tak jakby tutaj przytoczył. Bo nie. Przecież zobaczcie, tak. Zło można poznać w trzech kategoriach. Albo na przykład być bitym przez kogoś, albo widzieć, jak kogoś biją, albo lub bić kogoś. Tak, oczywiście. I doświadczyć. A nie można by było doświadczyć i wiedzieć, co to jest zło z interpretacji drugiej osoby? Czy trzeba być na wojnie, żeby wiedzieć, co to jest wojna? Jest jeszcze jeden ja nie mówię tutaj o filmach, ale o opowiadaniach naszych babci, które mówią, jak cierpiały wojna, co daje wojna, głód, cierpienie, ból i tak dalej. I mamy to wyobraźni. No i tu jest, wracamy do tego punktu pierwszego, który pan zadał wcześniej, czy z opowiadań filmów może człowiek opisywać swoją inkarnację. Bywały takie rzeczy, że z opowiadań babci, gdzie ta osoba bardzo się wczuła w tą rolę babci, która cierpiała przed wojną głód, czy tam inne, czy może obóz jakiś i przeżywa, i ta wnuczka przeżywa to, bo ona kocha tą babcię. Ona chciałaby
żeby jej ulżyć. Ona płacze, babcia, bo mówi o tym wszystkim. I ten program babci przenosi się na nią. Często mamy ten program babci, gdzie chcemy komuś ulżyć, przyjąć po śmierci. Ta wnuczka chce, żeby ta babcia została przy niej i przyjmujemy od babci informację. I ta informacja może też zakłócać jej odbiór faktyczny świata zewnętrznego. Może się ta wojna śnić w nocy. Jest to bardzo złożony temat inkarnacji. Dlatego uważam, że tutaj takie ogólne pojęcie, że mi się coś tam wydaje, że ja w poprzednim wcieleniu to czy tamto, czy wróżce się wydaje, że ja mogłem być tam, bo ja jestem taki teraz, to niekoniecznie w tą stronę iść, bo ja już to doświadczyłem na kursach i tak dalej, że to są tylko interpretacje. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia tej osoby. Do tematu jeszcze wrócimy, pewnie w kolejnym tygodniu. Tutaj będzie na pewno środa takim dniem, że będziemy się cyklicznie spotykać, czy co tydzień, czy co dwa, to jeszcze będziemy tu do ustalenia. bardzo panom dzisiaj dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że trochę wnieśliśmy dla naszych widzów przynajmniej jakieś rozważania. Dobranoc państwu.